Do obejrzenia tego nagrania zaprasza Fundacja Batorego. Przy fundacji od prawie 30 lat działa program zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Program jest finansowany przez Open Society Foundations w Nowym Jorku. Jako dyrektorka tego programu chciałabym zaprosić Państwa do obejrzenia widowiska, w którym pokazujemy sposób powstrzymania alkoholizmu. Chodzi o zmotywowanie osoby z problemem alkoholowym do pójścia na leczenie. Oto psychodrama, jaka rozegrała się w rodzinie fikcyjnej Uli i Michała dzięki pomocy, przyjaźni kilku bliskich osób i profesjonalnej specjalistki terapii uzależnień. Zapraszam. Ula zmęczona siedzi przy stole z wyciągniętymi nogami. Pantofle na obcasach zsunięte ze stóp. Zdejmuje szal, przewiesza przez poręcz, zsuwa z palców pierścionki, odpina klamrę, rozpuszcza włosy. Dzwoni telefon. Halo? No nareszcie. Co się dzieje? Mama mówiła, że nie przywiozłeś jej tych lekarstw. Gdybym wiedziała, że nie zdążysz, nie dawałabym ci recepty i sama to załatwiła. Albo Sylwia w drodze ze szkoły i tak szła do babci. Wiesz co? Nie mogę już tego słuchać. W ogóle nie o to chodzi. Nie rozumiesz, że mama nie ma lekarstw? Sam się zgodziłeś je wykupić i zawieźć jej zaraz po pracy. Nie wrzeszczę. O ile pamiętam, to ty umawiałeś się ze swoją matką, a nie ja. A potem ona dzwoni do mnie, bo twoja komórka nie odpowiada. Nie przerywaj mi i nie wrzeszcz na mnie. Kiedy będziesz w domu? Zapomniałeś, że sam chciałeś, żeby dzieci raz w tygodniu szły do babci, a my mieliśmy mieć wtedy czas dla siebie? Właśnie dzisiaj jest ten dzień. Nie pamiętasz? Znowu piłeś, tak? Słyszę, to miałeś nie pić, obiecywałeś. Wiesz co, kłamiesz. Ciągle kłamiesz, a ja... No ja ciągle ci wierzę. Zaczyna płakać, połączenie zostaje przerwane, odkłada telefon. Po chwili znowu dzwoni. Ula podrywa się, odbiera telefon po pierwszym dzwonku. Halo? Tak, to ja. Nie. Nie, przepraszam. Akurat wchodziłam do domu. Kto mówi? O rany, nie poznałam. Co za niespodzianka. Skąd masz mój telefon? Matko, skąd dzwonisz? Nie przeszkadzasz. Ja po prostu nie mogę uwierzyć. Hanka, to ty? Zjazd naszej klasy? Czekaj, kiedy? Nie, wiesz co, głupia sprawa, raczej nie. Z mężem? Nie, on nie da rady. On ma mnóstwo pracy. Nie wymiguję się. No, super by było was wszystkich zobaczyć, ale no, zaskoczyłaś mnie. Kompletnie się nie spodziewałam, ale naprawdę fajnie. Powiedz, co u ciebie. Albo wiesz co, może weź taksówkę i przyjedź. Tak, Piłsudskiego 19, mieszkania 4, pierwsze piętro. Hanka, jak ty mnie zaskoczyłaś, no to czekam. Ula odświeżyła się trochę, włożyła pantofle, zrobiła herbatę, postawiła na stole filiżanki. Dzwonek domofonu. No to opowiedz o tym zjeździe klasowym. Wszystkim zajmuje się kto? Krysia. Pamiętasz srokę? Jakiś czas temu skrzyknęła kilka osób i rozdzieliła rolę. Mnie wciągnął Maciek. Wiesz, nadal koleguje się z moim bratem i czasem go widuję. Żonaty, dzieciaty, pan inżynier. To od niego dostałam twój telefon. Podobno spotkaliście się gdzieś nad morzem czy na Mazurach? Tak, w Mikołajku, ale już dosyć dawno. Dzwonił kiedyś, jak był przejazdem, ale nie spotkaliśmy się. Nie miałam czasu. Zresztą wiesz, w ogóle jakoś ostatnio nie mam za dużo czasu, zresztą jak wszyscy. Jak to nie mam czasu? Ula, przyjeżdżasz za 3 tygodnie i już, zabierasz męża i balujemy. Wyobrażasz sobie spotkanie po 20 latach?
Tylko kilka osób widuje się na co dzień, reszta rozjechała się po świecie. Z Niemiec ściągamy Irkę, z Anglii Jolkę, Marylę, chyba jeszcze kogoś. To co, no ty nie dasz rady przyjechać? Nie wygłupia się, Ula. No dobra, ale przyjadę sama, bez męża. On na pewno nie da rady, ale ja się postaram. Faktycznie na poprzednim zjeździe nie byłam, ale tylko dlatego, że za późno się dowiedziałam. Nie miałam z kim zostawić dzieci w ostatniej chwili. Słuchaj, dzieci weźcie ze sobą. Przy okazji odwiedzą dziadków. Twoi staruszkowie dalej tam mieszkają. Oboje żyją, o ile się nie mylę, prawda? No tak, to jest myśl. Ale przyjadę bez męża. Nie ma mowy, żeby się wyrwał z pracy. W każdym razie ja będę, przekonałaś mnie. A co u ciebie? U mnie? Pamiętasz, jeszcze w szkole chodziliśmy z Krzyśkiem. Ja chciałam jak najszybciej wyrwać się z domu, więc uparłam się na ślub. Wyjechaliśmy razem na studia. Urodziła się Marianna. On skończył studia, ja nie. Rozumiesz, dziecko, brak mieszkania, a jeszcze dość szybko Krzysiek przestał być tym samym Krzyśkiem. Kiedyś, kiedy byłam mała, uciekłam z domu, bo nie mogłam patrzeć na płaczącą po kątach matkę i wiecznie pijanego ojca. A wpadłam w to samo. Nie od początku było tak źle. Zajęło mi 10 lat, zanim się połapałam. Krzysiek był alkoholikiem, a mnie się wydawało, że ja jestem złą żoną. Wymyślał niestworzone historie, a ja we wszystko wierzyłam. Dawno wiedziałam o zdradach i kłamstwach, ale udawałam, że wszystko jest w porządku. Usprawiedliwiałam go, wymyślałam bajeczki dla znajomych, żeby tylko nikt się nie dowiedział, co się dzieje u nas w domu. Ludzie musieli się ze mnie śmiać, że jestem taka naiwna, ale nikt słowem nie pisnął o jego romansach. Co ci będę mówić? To był jeden długi koszmar. A ja jak kretynka w tym wszystkim sama, bo komu miałam się pożalić? Mojej matce, która ostrzegała mnie przed Krzyśkiem? Sama żyła bajeczką o ojcu, który niby był gnębiony za poglądy i wyrzucili go z pracy, a tak naprawdę wyrzucili go za pijaństwo. Któregoś dnia po prostu umarł z przebicia. Ja już wtedy z nimi nie mieszkałam, przyjechałam tylko na pogrzeb. I uciekłam, jak się dowiedziałam znowu, jakim był wspaniałym mężem i ojcem. Na drugi dzień rano wsiadłam do pociągu i wróciłam do mojego własnego wspaniałego męża i ojca. Tyle, że wtedy coś we mnie pękło. Tam w domu, kiedy patrzyłam na mamę we łzach, w czerni, w kościele, pomyślałam sobie wtedy, koniec. Ja tak nie chcę. A wszystko wskazywało na to, że dokładnie tak samo skończę, tylko jeszcze się nacierpię. No ale co mogłaś zrobić? Wzięłam głęboki oddech i poszłam do poradni dla alkoholików. Przez 3 miesiące chodziłam na grupę żon. Wiesz, ile nas było? Prawie na każde spotkanie przychodziła jakaś nowa. Tam zaczęłam też chodzić na takie spotkania Al-Anon, takie meetingi podobne do AA. No i w końcu wystąpiłam o rozwód. Fajnie, że tobie się poszczęściło. No i fajnie, że cię namówiłam na przyjazd. Pamiętaj, sobota, niedziela za miesiąc. Szykuj kreację. No i przyjeżdżaj koniecznie z mężem. No dobrze, już zrobiło się późno. Słuchaj, lecę, zasiedziałam się, a jutro od rana mam bardzo dużo spraw. Słuchaj, ale możesz tu przenocować. Pokój dzieci jest akurat wolny. Zostań, wyśpisz się u mnie, jutro zawiozę cię do miasta i wszystko załatwisz. Hanka, mam coś ważnego. Trudno mi o tym mówić, ale chyba z nieba mi spadłaś. Zostaniesz? Jasne. Nie wiem, jak zacząć, głupio mi. Może zacznij od tego, że ci głupio. Muszę się do czegoś przyznać. No, bardzo dobry początek. Jak chcesz, to ja też mogę się do czegoś przyznać. Rzecz w tym, że ty już to zrobiłaś. Chodzi o męża? Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale tak, chodzi mi o to, że... No dobra, przyznam się. On pije. Mhm. Dziś jest typowy wieczór. Jak mnóstwo innych przez ostatnie lata. Ja jestem w domu. Czasem sama, czasem z dziećmi, a... On nie wiadomo gdzie. Oczywiście na początku małżeństwa tak nie było. Też się upijał, ale sporadycznie. A potem coraz częściej szukał okazji. Potem już sam tę okazję tworzył. Każda była dobra. Miał coraz więcej kolegów, z którymi pił. Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz. U mnie było dokładnie tak samo. Daj spokój. Tak się tego wstydzę, że... W ogóle z nikim o tym nie rozmawiam. Jego matka zawsze go broni i ma pretensje do mnie. Moi rodzice coś czują, ale...
Im tym bardziej nie mogę nic powiedzieć, bo kiedyś sama uparłam się na to małżeństwo. Zresztą, co by mi mogli dzisiaj pomóc? Są schorowani, mają swoje zmartwienia, zresztą mieszkają daleko. Niech lepiej myślą, że nam się żyje dobrze. No, faktycznie tak to wygląda. Fajne mieszkanie. Ty też świetnie wyglądasz. No może, staram się jak mogę. Tylko wiesz co? Czasem już nie wyrabiam. Mam wyrzuty sumienia, bo dzieci coraz częściej siedzą u teściowej. Mają blisko do niej ze szkoły. Zjedzą ciepły obiad, ona przypilnuje, żeby zrobiły lekcje. Ale to, co się dzieje między nami i w ogóle w naszej rodzinie, to już nie są żarty. Prawdę mówiąc, ja już nie mam siły dłużej udawać. Z Michałem nie da się w ogóle rozmawiać. Wydaje mi się, że jedziemy z górki bez hamulców z coraz większą prędkością. Tylko czekam, aż to wszystko pieprznie i rozwali się nasza rodzina, on, ja. Nie wiem, co będzie z dziećmi, z rodzicami. W ogóle nic już nie wiem. Jakbym słyszała samą siebie sprzed kilku lat. Też myślałam, że to jest koniec świata. Ale popatrz na mnie. Czy ja wyglądam, jakbym bez hamulców wjechała w przepaść? Bo nie wjechałam. I ty też nie musisz, Ula. Popłacz sobie. Chodź, usiądź bliżej. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Zaraz ułożymy plan. Obgadamy wszystko. Gabinet terapeutyczny w poradni uzależnień. To ja już pójdę. Ula, jesteś w dobrych rękach. Tu wszyscy znają twój problem. Jak nie uciekniesz, to ci pomogą. Pani Izo, niech pani tylko nie pozwoli jej uciec. Zadzwonię do ciebie przed wyjazdem. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Cześć. Pani Ulu, mogę się tak do pani zwracać? Tak, oczywiście. Naprawdę dobra koleżanka ta Hania. Zmobilizowała panią i z miejsca tu przyprowadziła. Sama by pewnie pani nie przyszła. No, raczej nie. Powinnyśmy się spotkać parę razy, bo to, co powiem, może być z początku trudne do przyjęcia. Dam pani coś do przeczytania. Radzę też pójść na kilka meetingów Alanon. Jutro o 18 mamy meeting, tutaj w poradni, a następny wybierze sobie pani ze spisu, który wisi w poczekalni. Ale ja nie mam czasu, żeby nigdzie chodzić. Dobrze, to na razie umówmy się tylko na jutro. A gdzie konkretnie? Na parterze. Zwykle przychodzą niemal wyłącznie żony alkoholików. Wszystkie szukają odpowiedzi na te same pytania, co pani. A nie może mi pani po prostu powiedzieć, co ja mam zrobić, żeby mój mąż tyle nie pił? Dobre pytanie. Zadaje je każda żona. Są ich tysiące takich żon jak pani albo Hania, która tu panią przyprowadziła. Ja zresztą też do tej liczby należałam. Mój mąż od kilku lat nie pije i czuję wdzięczność do kobiet z Alanon za to, że pomogły mi przetrzymać najgorsze. No ale co mogą mi powiedzieć inne kobiety, które nie znają mojego męża? Pójdziemy razem jutro na ten meeting, dobrze? Ale Michał, to znaczy mój mąż, zawsze mi mówi, że on pije, bo ja nie jestem taką żoną, jaką on by chciał, żebym była. Zostawmy to do jutra. Szkoda teraz czasu na powtarzanie tego, jak mężowie tłumaczą swoje pijaństwa. No ale to nie tylko on. Inni też mnie obwiniają. Teściowa robi mi wyrzuty, że on jest ze mną nieszczęśliwy, dlatego pije. Nie zna całej prawdy, bo staram się najgorsze rzeczy przed nią ukryć. Tak samo moim rodzicom nic nie mogę powiedzieć. Oni na szczęście są daleko, ale przez to picie to ich, już w ogóle ich nie zapraszamy. W tym wszystkim są dzieci, dwójka w szkole, ale też dużo widzą, po swojemu rozumieją. Mąż pracuje? Tak, jest zastępcą dyrektora w firmie handlowej. A zna pani jego szefa? Tak, nasze córki chodzą do tej samej klasy. Byliśmy u nich w domu, oni u nas. Dziewczyny zapraszały się na swoje urodziny. No ale już ze 2 lata nie urządzamy urodzin, nigdzie nie wychodzimy. Mój mąż wszędzie teraz chodzi sam, nie wiem gdzie. Wraca na ogół podpity, więc dochodzi do awantur. Och, trudno, żeby go pani głaskała. To normalne, że człowiek traci nerwy i robi awantury, jeśli rozmowa nie działa. Proszę się nie tłumaczyć. I przede wszystkim proszę siebie nie osądzać, jakby to pani była winna. Ale tutaj w tym wszystkim nie o mnie chodzi. Proszę mi powiedzieć,
Jak ja mam dotrzeć do mojego męża, bo ja już wszystkiego próbowałam. Co pani na taki plan? Dziś tylko krótka orientacja w sprawie. Od jutra 2-3 spotkania Alanon. A za tydzień przyjdzie pani do poradni z teściową, może z dziećmi. Zastanowimy się, z kim jeszcze spośród najbliższych. Obiecuję pomóc w przygotowaniu interwencji. Postaramy się skłonić pani męża, aby poszedł do specjalisty. Ktoś musi mu pomóc zdecydować się na leczenie odwykowe. Odwykowe? On to się w życiu na to nie zgodzi. No, to się okaże. Nie przesądzajmy niczego. Interwencja jest dobrym sposobem, żeby wasza rodzina przestała udawać, że nie ma problemu. Na tym etapie proszę się o nic więcej nie martwić. No, ale znam swojego męża. On się nie przyzna, że pije i w życiu nie zgodzi się na leczenie. Szkoda fatygi. Na pewno nieraz próbowała pani z mężem rozmawiać o jego piciu, prawda? Tak, w końcu zawsze dochodziło do awantur, więc już dawno przestałam. No chyba, że puszczą mi nerwy. Rozmawiając sam na sam, alkoholik potrafi tak wykręcić kota ogonem, że po chwili wydaje się, że problem ma ktoś inny, tylko nie on. Może zmanipulować każdego, nawet dobrze wyszkolonego lekarza czy psychologa. Nie jest jednak w stanie zrobić tego z dobrze wyszkoloną grupą. No, co jak się nie uda? Każda interwencja się udaje. Choć nie zawsze kończy się happy endem. Nawet jeżeli alkoholik nie zmieni swego życia, to najbliżsi zmienią. W tym sensie interwencja jest sposobem ratowania rodziny. No to co? Zastanówmy się, kto mógłby wziąć w niej udział. Ten sam gabinet terapeutyczny tydzień później. No to jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Iza Kowalczyk. Prowadzę tu w poradni grupę dla rodzin. Z Ulą spotkałyśmy się w zeszłym tygodniu w związku z problemem w waszej rodzinie i propozycją przeprowadzenia interwencji wobec Michała, o którego Ula bardzo się martwi. Proponuję taki plan. Każdy niech najpierw przedstawi się i krótko powie, czy w ogóle wie, o jaki problem chodzi. Następnie ja wytłumaczę, na czym interwencja polega. Każdy, kto zdecyduje się wziąć w niej udział, potem w domu przygotuje się do tego ważnego spotkania. Ja też mogę być obecna, albo tylko pomogę, żebyście mogli sami interwencję przeprowadzić we własnym gronie. Ale o tym zadecydują państwo później, jak już wszyscy dowiedzą się, na czym interwencja polega. Czy wszyscy się zgadzają na taki plan? Tak? No dobrze. No to co? Może zacznijmy. Na przykład od pani. Jestem matką Michała. Ula kazała mi przyjść, to przyszłam. Ale myślałam, że będziemy same. Jestem bardzo zdenerwowana. Powiedziała, że pani może coś doradzić, bo ostatnio między nimi się nie układa. Ona od dawna skarży się, mówi, że on pije, nie zajmuje się dziećmi, domem. Ja nigdy nie widziałam, żeby on dużo pił. Przykro mi to mówić, ale Ula też nie jest taką matką, jaką powinna być. Dawno to zauważyłam. I teraz to. Co te dzieci tutaj robią? Jak można przy nich rozmawiać w ten sposób o ojcu? Ja chyba przeproszę i wyjdę. Dobrze, oczywiście. Ale skoro pani przyszła, no to może już pani zostanie, przynajmniej dzisiaj. W samej interwencji nie musi pani brać udziału. To teraz chyba moja kolej. Na imię mam Zbigniew i jestem bratem Michała. No wiem, o co chodzi. Ula mi powiedziała. Właściwie to się ucieszyłem, chociaż to może nieodpowiednie słowo, ale że Michał pije, to wiem od dawna. W końcu nie bez powodu nie zaprosiłem go na chrzciny Piotrusia. Po tym, co zrobił na naszym weselu, to nie wiem, co można zrobić, ale już na rozmowy z nim nie liczę. Dałem za wygraną. Mam swoją rodzinę. Michał by nam nigdy w niczym nie pomógł. To dlaczego ja miałbym się nim zająć? No, brat to brat. Więc jak Ula mnie poprosiła, no to jestem. To może teraz ja. Wolałabym, żeby dziewczynki ode mnie się dowiedziały, po co tu przyszliśmy. Tak, to jest bardzo dobry pomysł, Ula.
Bardzo się martwię o Michała, waszego tatę. Tutaj w poradni dowiedziałam się, że to jest choroba i że można ją powstrzymać. Postanowiłam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wasz tata był znowu tym samym tatą, którego kiedyś bardzo pokochałam. Najbardziej ze wszystkiego zależy mi na naszej rodzinie i to dla was tutaj jestem. A tatuś musi nas posłuchać, tak? Sylwia, Zosiu, nie musicie nic mówić. Możecie posłuchać, o czym będziemy rozmawiać, dobrze? Mhm. Zgadzacie się? Tak. Super. Celem interwencji nie jest dokuczenie Michałowi, sprawienie mu przykrości albo skompromitowanie go. Choć jemu może się z początku wydawać, że właśnie taki mamy cel. Ale przekonamy go, że nie to jest naszym zamiarem. W domu Uli i Michała nie dzieje się dobrze. Jeżeli tak, jak sądzi Ula, przyczyną jest picie Michała, to nie jest zła wiadomość. Choć to może brzmieć zaskakująco. Wielu problemów nie da się rozwiązać. Z wieloma chorobami nie potrafimy sobie poradzić, natomiast z alkoholizmem potrafimy. Spróbujemy namówić Michała, by zgłosił się do poradni uzależnień, gdzie porozmawia o leczeniu. Ja jakoś tego nie widzę. Nie wyobrażam sobie Michała na leczeniu. No, pani go nie zna. On do żadnego swojego problemu się nie przyzna. A już żeby miał zwracać się do kogoś o pomoc, no to nie, zero szans. Alkoholik sam nie jest w stanie zobaczyć, jakie rozmiary przybrało jego uzależnienie. Dla niego alkohol jest lekarstwem na różne stresy, kompleksy czy zmartwienia. Natomiast dla rodziny alkohol to główny problem. Michał musi to zobaczyć i zrozumieć, że jego picie przekroczyło wszelkie dopuszczalne granice i że nie będziecie tego dłużej tolerować. To będzie główny cel interwencji. Łatwo powiedzieć. Ja już ze 100 razy mówiłam Michałowi, że ma mniej pić. On też obiecywał ze 100 razy. I co? Już od dawna o tym nie rozmawiamy, tylko ja albo płaczę, albo krzyczę, a on się wścieka i wychodzi. Dlatego nie będziesz rozmawiać z nim sama. Interwencja opiera się na sile grupy. Siła grupy może okazać się większa niż siła nałogu. Jak skuteczna może okazać się taka interwencja? Bardzo skuteczna. Każda prawidłowo przeprowadzona interwencja sprawia, że alkoholik poczuje, jak bardzo jest kochany, a jednocześnie dowie się, że nikt już nie będzie udawać, że wszystko jest w porządku. Postaramy się przekonać Michała, by przyjął pomoc. Ale to niemożliwe. Jeśli wszyscy naskoczą na Michała i zaczną mu robić wymówki, już to widzę. On tego nie wytrzyma i zwyczajnie ucieknie. Jak nieraz to się zdarzało, kiedy mu się zwracało uwagę. Uspokoję panią. Nikt na Michała nie naskoczy. Dowie się od państwa, jaki wpływ ma jego nauk na wasze życie. Interwencja odbywa się bez złości i obwiniania, tylko w atmosferze miłości i szczerości. A Michał ma podjąć decyzję, że przestanie pić. Ale po co ktoś ma całkiem przestać pić? Czy nie wystarczy, że tak jak normalni ludzie będzie pić kulturalnie? Owszem, tak byłoby najlepiej, ale jakoś Michałowi to się dotychczas nie udawało, mimo niezliczonych prób, co wiem z rozmowy z Ulą. Alkoholik ma swoistą alergię na alkohol, a jednocześnie potrzebuje alkoholu na swoje emocje i zmartwienia. Jak już powiedziałam, to jest lekarstwo na jego stres. Ale mamo, rozmawialiśmy przecież o alkoholizmie, o leczeniu odwykowym w związku z problemami w rodzinie mojej szwagierki. Mama sama widziała, jak mąż Litki 3 lata nie pije i u nich teraz wszystko dobrze się układa. Pani Izo, niech pani powie, co mamy zrobić. No, ja w każdym razie w to wchodzę. Ja też jakoś mam przeczucie, że to, co nie udawało mi się na własną rękę, no to jak się zbierzemy wszyscy razem, no to może się udać. Pani Ireno, pani może odegrać ważną rolę w rozmowie z synem. Kogo innego by nie posłuchał, ale wiem od Uli, jakim Michał był zawsze kochającym synem. Proszę się zgodzić. To może być obecnie najważniejsza sprawa dla państwa rodziny. No, jeżeli pani tak uważa, ja tylko martwię się, żeby dzieci nie przeżyły tutaj jakiegoś szoku. Babciu, my wiemy, że tata ma problemy i dlatego dużo pije. Chyba ta pani naprawdę będzie umiała nam pomóc. Ja chcę, żeby tata nas posłuchał. Co mam zrobić, pani psycholog?
Dziękuję, Sylwia. Zaraz wszystko wytłumaczę. Ale wiesz, naprawdę dla twojego taty może to być niesamowicie ważne, że jego córka jeszcze nie dorosła, a już poważnie się niepokoi i potrafi o tym rozmawiać. A jak ty się czujesz, Zosiu? Wiesz, o czym mówimy? Rozumiesz, że chcemy pomóc twojemu tacie, że nie chcemy mu zrobić żadnej przykrości, tylko mu pomóc? Tak, żeby tata się z mamą nie kłócił. Tak, dokładnie. W szkole, żeby dzieci z mojej klasy czasem mnie z nim widziały. Jak sobie fajnie wracamy do domu, a nie ciągle tylko z babcią i z babcią. No Sylwia, co ty wygadujesz? Przecież lubisz z babcią wracać ze szkoły i po drodze opowiadać, co jadłaś na obiadek i w co się bawiliście, jakie wierszyki umiesz. Sylwia, no co? Nie lubisz babci? Lubię, ale tatę też lubię, a prawie go nie mam. Sylwia, masz tatę. Będziesz go miała. Proszę państwa, podczas interwencji emocje mogą się bardzo nasilić. W związku z tym najlepiej, jeżeli każdy uczestnik napisze w formie prostego listu to, co ma do powiedzenia Michałowi. Te listy odczytają państwo po kolei podczas interwencji. Na osobnej kartce proszę napisać drugą część listu. Nazwijmy ją granicami wytrzymałości. Czyli na przykład, dość pijaństwa, nie pozwolimy, żeby alkohol niszczył naszą rodzinę. Każdy niech napisze, jakie konsekwencje spotkają Michała, jeżeli nie pójdzie do poradni i nie posłucha specjalistów. Żeby interwencja się powiodła, trzeba przedstawić osobie uzależnionej taką propozycję nie do odrzucenia. A tata nie będzie zły? Masz rację. Niewykluczone, że tata będzie zły. Ale zastanów się. Czy nie lepiej, żeby tata teraz się zezłościł na nas, niż miałoby mu się kiedyś coś złego stać? Zresztą może wcale się nie zezłości. To, co napiszecie mu w swoich listach, to będą słowa miłości, troski i tęsknoty do takiego Michała, którym kiedyś był, zanim zaczął tak dużo pić. Ale ten list, to jak go właściwie napisać? No, mamo, właśnie pani psycholog nam tłumaczy. Każdy list ma mieć trzy części. Z pierwszej Michał dowie się, że go kochasz, martwisz się o niego i o swoje wnuki. Potem napiszesz parę zdań, co sama zauważyłaś, że go tak rzadko widujesz. W trzeciej części napiszesz to, co pani Iza nazwała granicami wytrzymałości. Czyli co zrobimy, co ty, mamo, zrobisz, jeżeli Michał nas nie posłucha i nie pójdzie do poradni. A, no tak, to już rozumiem. Ja to tylko robiłam mu wymówki. Mówiłam mu też, że przez niego szybciej umrę. To też chyba nie było za dobre. Słyszałam wielu alkoholików, którzy kiedy przestali pić, mówili: dziś jestem najbardziej wdzięczny osobie, na którą wtedy byłem najbardziej zły. No to co, Sylwia? Chyba lepiej z tatą szczerze porozmawiać. Mamo, to może zadzwoń do taty, żeby zaraz tu przyszedł i od razu mu to wszystko powiemy. Poczekaj, Sylwia, daj pani Izie dokończyć. Musimy się zastanowić, gdzie i kiedy przeprowadzimy interwencję. No i najważniejsze, jak to zrobić, żeby Michał znalazł się wśród nas i żeby nie uciekł, jak zobaczy całą rodzinę razem. Ja postaram się, aby to spotkanie było jak najlepsze. Oczywiście przede wszystkim najlepsze dla Michała. Wszyscy musicie się dobrze przygotować. Napisanie tych listów nie jest wcale łatwe, bo trzeba żale, pretensje i urazy zostawić na boku. Pomogę wam w tym. Kilka dni później mieszkanie Ireny. Dziękuję wam wszystkim za zaufanie. Jak ustaliliśmy wcześniej, moja rola będzie polegać na tym, aby pomóc Michałowi spokojnie wysłuchać wyrazów waszej troski. Jesteście naprawdę bardzo fajną rodziną. Cieszę się, że poznam dzisiaj waszego tatę, dziewczynki. I myślę, że uda nam się wspólnie przekonać go, żeby się dłużej nie wzbraniał i wysłuchał swoich najbliższych. Miłość nie wystarczy, gdy ktoś ma problem z alkoholem. Oprócz miłości potrzebna jest naprawdę duża odwaga, żeby zacząć rozmawiać szczerze i otwarcie. Wujek pojechał po waszego tatę i przywiezie go tutaj pod pretekstem, że babcia zamierza porozmawiać o rodzinnej sprawie.
Oczywiście Michał nie spodziewa się, że ta rodzinna sprawa to jego picie. Gdyby się tego domyślał, to mógłby nie chcieć przyjść. Zresztą, jak wszyscy wiemy, nic złego go tutaj nie spotka. A jak ja nie napisałam listu, to co? Mogę zostać? Bo ja nie chciałam nic mówić od ciebie, żeby tacie nie było jeszcze bardziej przykro. No, oczywiście, że możesz zostać. To, że jesteście, pokaże tacie, jak bardzo wam na nim zależy. Możecie na przykład powiedzieć coś w rodzaju: tato, chcemy, żebyś więcej był z nami w domu, albo prosimy cię, posłuchaj mamy i babci. Najważniejsze jest to, że wszyscy tutaj jesteśmy. Rozlega się dzwonek, wchodzi Zbigniew i Michał. Dzień dobry. Nie jestem gospodynią w tym domu, ale pomagałam pańskiej rodzinie przygotować się do tego spotkania i na prośbę tutaj obecnych zgodziłam się wziąć w nim udział. Nazywam się Iza Kowalczyk, jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień. Wszystko, co tu usłyszę, zachowam dla siebie. Ponieważ będę chciała towarzyszyć w dalszych decyzjach, muszę pana zapytać, czy wyraża pan zgodę na to, abym tu pozostała? Mamo, zaraz. Zbyszek mi powiedział, że chcesz porozmawiać o rodzinnej sprawie. Domyśliłem się, że wreszcie się mama zdecydowała na sprzedanie tej ziemi po dziadkach, tak? Już od dawna na to czekamy. Mama wie, jak bardzo teraz nam potrzeba pieniędzy. O to chodzi, prawda? Bo jak nie, to ja nie rozumiem. Michasiu, ziemię sprzedamy, jak przyjdzie czas. Nie martw się. Przecież jej ze sobą do grobu nie zabiorę. Teraz mamy ważniejszą sprawę. Na pewno jest bardziej pilna niż spadek po moich rodzicach. Michał, z pomocą obecnej tu pani Izy, ja już dojrzałam, żeby ci otwarcie powiedzieć, że dłużej tak nie może być. Ale zaraz, posłuchaj, co tu napisałam. Synu mój, Michasiu, jesteś młodszy od Zbysia i może dlatego zawsze w mojej miłości do ciebie było tak wiele czułości i wyrozumiałości. Od Zbyszka jakoś więcej z waszym ojcem wymagaliśmy, zwłaszcza ja, matka. Tobie pozwalaliśmy na więcej. Różne rzeczy, jak dziś pamiętam, uchodziły ci płazem. To była taka miłość kwoki. Łatwo było mi tak postępować, bo ty też zawsze byłeś dla mnie bardzo czuły. Pamiętasz, jak byłam chora na półpasiec, a ty miałeś 13 lat? Zrezygnowałeś wtedy z wyjazdu na obóz i pół wakacji przesiedziałeś praktycznie przy mnie. Jaki ty byłeś cierpliwy. Jak potrafiłeś rozweselić mnie. Przy tobie zapominałam o bólu. W liceum zacząłeś się zmieniać. Myślałam, dorastasz, masz swoje sprawy. Nie chciałam, abyś został mamin synkiem. Wkrótce Zbyszek wyjechał na studia. Też to przeżyłeś. Musiałeś sobie zastąpić brata nowymi kolegami. Jak wiesz, życie z waszym ojcem nie było łatwe. Coś musiałam przeoczyć. W każdym razie nie zauważyłam, żebyś miał jakieś problemy. Na pewno miałeś, ale już wtedy więcej żyłeś poza domem niż w domu. Byłam szczęśliwa, jak spotkałeś Ulę, a potem jak przyszły na świat wasze dzieci. Osłodziły mi życie po ostatnich chorobach i odejściu ojca. Nadal myślałam, że z tobą jest wszystko w porządku. Przyznaję się, że miewałam żal do Uli, gdy czasem widziałam, jak szorstko się do ciebie odzywa, jak odsuwa twój kieliszek, kiedy siedzieliśmy przy stole. Myślałam, że jest zbyt rygorystyczna, że musi ci być z nią źle. A kiedy już domyślałam się, że za dużo pijesz, uważałam, że to przez nią. Mówię to teraz szczerze, bo już z Ulą i z panią Izą miałam okazję to wszystko wyjaśnić. Tamto to
przeszłość, ona dziś jest nieważna. My do siebie nic nie mamy. Teraz i mnie, i twojej żonie, no i nam wszystkim tutaj zależy tylko na tym, żeby to twoje picie wreszcie się skończyło. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, jak to widzisz, ale ja już trochę poczytałam, byłam na takich spotkaniach i zaczęłam dużo rozumieć. Na twój problem z alkoholem jest sposób. Możesz się niczego nie bać. Jesteśmy i będziemy z tobą. Całym sercem, całym oddaniem i całą miłością, jakiej nigdy ci od nas nie zabraknie. Ale mam do ciebie prośbę. Pójdziesz do kogoś fachowego, kogo ci wskaże pani terapeutka Iza. Ona ma nasze zaufanie, więc ty też jej zaufaj. Naprawdę zna się na tym problemie. Uwierz mi, proszę. Ja tak bardzo chciałabym na stare lata odzyskać ukochanego syna. Sam wiesz, że w ostatnich 2 latach, a i wcześniej też, uciekałeś ze swego domu i z naszych coraz rzadszych rodzinnych spotkań tu u mnie. Michał, ja zwyczajnie bardzo tęsknię za tobą. I jeszcze chcę ci powiedzieć jedno. Moje wnuczki są wspaniałe. One powinny mieć ojca na co dzień, a nie od wielkiego dzwonu. Czuję, że twój tryb życia ostatnio związany jest tylko z tym, że żyjesz w swoim świecie, gdzie ważniejszy jest alkohol i koledzy niż własna rodzina. Michał, jeszcze nie jest za późno, żebyś to zrozumiał. Widzę po twojej spuszczonej głowie, że przykro ci tego słuchać. Obiecuję, że nie będę już tego tematu poruszać. Ale warunek jest taki, że nas tu wysłuchasz. A potem od pani Izy dowiesz się, jak najlepiej zacząć działać, żeby sobie z tym piciem poradzić. Panie Michale, proponuję, żeby wysłuchał pan najpierw po kolei tego, co pana najbliżsi chcą panu powiedzieć, dobrze? Michał. Kochany, jedyny mój mężu. Powiem ci tylko, co czuję i o co cię proszę. Mam nadzieję, że nie będę musiała czytać tego, co napisałam na końcu. Czyli co zrobię, jeżeli odrzucisz moją prośbę. Sam wiesz, że gdy się poznaliśmy, a i potem jeszcze przez pewien czas, gdzieś do urodzenia Sylwii, oboje marzyliśmy, że będziemy szczęśliwi. Wszystko sobie mówiliśmy, byłeś przy mnie, ja przy tobie, w każdym trudnym momencie. Aż nie wiadomo jak, czemu, zacząłeś znikać, pić coraz więcej, oddalać się, mieć swoje życie, a ja zostawałam ciągle sama. Pewnie, że ci wypominałam, wygarniałam, potrafiłam wpadać w furię. No a co, ty byś mi pobłażał, gdybym to ja zaczęła postępować tak jak ty? No dobrze. Zaczęłam od tych wyrzutów, ale nie mogłam ich przemilczeć. Jednak jest ważniejsza rzecz, którą chcę ci powiedzieć. Mimo wszystkich moich pretensji, mimo twojego pijaństwa, kocham cię tak samo jak tamtego lata, gdy przy pełni księżyca padłeś na kolana i zapytałeś, czy zostanę twoją żoną. Nie ma na całym świecie mężczyzny, którego potrafiłabym tak pokochać jak ciebie. Mamy razem takie piękne i dobre dzieci. Sprowadziłeś mnie do takiej rodziny, w której czuję się nieraz nawet lepiej niż w swojej własnej. Jednak coś się między nami zaczęło nagle psuć. W ostatnich latach zmieniłeś się bardzo. Już nie jesteś tamtym Michałem, z którym czułam się bezpiecznie i szczęśliwie. Powoli zaczęłam myśleć, że może nigdy takiego ciebie nie odnajdę i nie odzyskam. Ale wiesz, tak jak twoja mama,
Ja też dzięki pani Izie trochę się wyedukowałam. Ona roznieciła w nas iskierkę nadziei. Ty nadal jesteś wspaniałym mężczyzną. Najlepszym mężem, cudownym ojcem. Tylko ty plus alkohol to jakiś odmieniec. Takiego ciebie boimy się i nie chcemy. My chcemy z powrotem ciebie. Ja chcę, pragnę tego z całej duszy. Dzięki Izie poznałam ludzi, którym udało się przestać pić, ich żony, ich rodziny. Im także udało się przestać zamartwiać i żyć w coraz większej samotności. Ich dzieci mają teraz oboje rodziców. Trzeźwych, odpowiedzialnych, słownych, takich na jakich nasze dzieci też zasługują. Jeżeli dla mnie, dla mamy, dla samego siebie nie przestaniesz pić, to zrób to dla Zosi i Sylwii. Przecież je kochasz tak samo jak ja. Tak, tato. Tak, my się na ciebie nie gniewamy. Tato, zobaczysz. Będzie dobrze. Wierzę w ciebie, Michał. Tak jak kiedyś sprowadziłeś mnie z popsutym wiązaniem w narcie podczas burzy śnieżnej z Kasprowego. I tak jak chorą Sylwunię umiałeś najlepiej uspokoić, kiedy całymi nocami płakała. Albo jak pisałeś magisterkę, jednocześnie pomagałeś bratu w warsztacie. I wszystko to robiłeś, bo nas kochałeś. Tak samo teraz zrobisz to dla nas i pójdziesz na leczenie. Takie picie jak twoje w ostatnich 2 latach samo się nie skończy. Wiesz o tym, bo próbowałeś nie raz. Wciąż mi obiecywałeś i co? To się nazywa uzależnienie i wymaga fachowego leczenia. I tu chcę skończyć, tak jak powiedziałam. Zgódź się i porozmawiaj z Izą, a potem zrób to, co ci doradzi. Żebym nie musiała czytać ci swoich warunków. Zakończę swój list w tym miejscu. Kocham cię, możesz na mnie liczyć. Wierzę w ciebie, bo milion razy przekonałam się, jakim jesteś wspaniałym i dobrym człowiekiem. Ale przekonałam się też, że wódka może nam zabrać ciebie na zawsze. Nie niszcz siebie i nie niszcz naszej rodziny. I pamiętaj, że trzeźwy zawsze będziesz mógł na mnie liczyć. Ula, twoja kochająca żona. Czy się zwariowała? Czy wy wszyscy powariowaliście? I co tu robi ta Iza? Z którą tak się skumałaś, że mówicie sobie po imieniu. I co to niby za ludzie, których nagle mi podtykasz pod nos jako wzór ojców? Przekabaciłaś nawet moją matkę. Nie poznaję jej, nie poznaję swojej rodziny. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co ty wygadujesz? Jaki ja będę miał autorytet u dziewczynek, u moich córek? Przecież wy chcecie mnie zniszczyć, poniżyć, jakbym był szmatą, jakbym... O jakim leczeniu ty mówisz? Zapomniałaś, że pracuję, że haruję, że utrzymuję dom, daję na wszystko, bo z twojej pensji to nawet na lakier do paznokci by ci nie starczyło. I o co ci chodzi? Żebym poszedł na odwyk jak jakiś alkoholik z rynsztoka? A kto da mi zwolnienie z pracy? Na jakim ty żyjesz świecie? Chcesz, żebym stracił pracę. Ty chcesz tego, tak? Ciekawe, jak ty sobie poradzisz, jak ty sobie to wyobrażasz. Lepiej powiedz mi i nie czaruj, że mnie tak bardzo kochasz. Dobrze wiesz, że nie ma mowy, żebym poszedł na odwyk na całe miesiące, gdy mnie teraz tak potrzebują w firmie. Ja po prostu zaczynam myśleć, że ty jesteś większą egoistką i to bardziej bezmyślną, niż sobie to do tej pory wyobrażałem. Ula, moja praca. To jest największy dowód na to, że jestem dobrym mężem i dobrym ojcem. I tak, mamo, dobrym synem też! Bo wszyscy żyjecie z tych pieniędzy, które ja zarabiam. Wszyscy! I to całkiem nie najgorzej. Więc dajcie już spokój, rozejdźmy się, żeby trochę odpocząć, a pani Izo, podobno terapeutko, niech się pani nie miesza do nie swoich spraw. Panie Michale, przykro mi, że rozdrażniły pana słowa żony i że irytuje pana moja obecność. Wiem, że pan mnie tu nie zapraszał, ale zrobiła to pani Irena.
I chciałabym pana prosić, aby wysłuchał pan jeszcze brata. I wtedy zakończymy spotkanie. Proszę pana tylko o kilka minut uwagi i cierpliwości. No to chyba przeczytam najpierw ten drugi list, a potem swój, co? Michał, zmieniam kolejność tych dwóch listów, które mam ci przeczytać, ale skoro martwisz się o pracę, to musisz coś wiedzieć. Posłuchaj, co ma ci do powiedzenia twój dyrektor. Cześć Michał, znasz mnie nie od dziś, wiesz, że bardzo cię cenię i uważam za mojego prawdziwego zastępcę, a może i następcę. Może dlatego byłem wobec ciebie zawsze pobłażliwy i puszczałem płazem twoje wyskoki i wpadki. Najgorsza była niedawno, na wyjeździe. Zamiast pomagać mi dopiąć ten niemiecki kontrakt, ty co? Ciebie nie można było docucić po mega pijaństwie. Sam sobie poradziłem na szczęście. Ty już wcześniej świetnie przygotowałeś wszystkie papiery, no ale fakt jest faktem, że zostawiłeś mnie samego w najtrudniejszym momencie. Opisywać ci dalej? Przypomnij sobie, jaki numer wywinąłeś w lutym, w czasie, kiedy weszli do nas kontrolerzy NIK-u. Ledwie się wybroniliśmy, ale złe wrażenie pozostało. Na takim kacu przyjmowałeś komisarzy, że oni sami zaproponowali, że zgłoszą się następnego dnia. Michał, jesteś zbyt wartościowym specjalistą, żeby cię po prostu wyrzucić dyscyplinarnie z pracy. Chociaż wierz mi, miałem na to ochotę już wiele razy przez ostatnie 2 lata. Więc mam propozycję nie do odrzucenia. Idziesz do zamkniętego ośrodka na leczenie odwykowe. Wracasz czysty i trzeźwy i dalej pracujemy razem jak dotąd. Albo nie idziesz na leczenie, bo cię to nie interesuje i na pracy ci nie zależy. A wtedy dostajesz ode mnie wilczy bilet i do widzenia. Jeżeli ta wasza domowa interwencja powiedzie się, to zadzwoń do mnie. Obgadamy sprawę. Może z tym leczeniem będziesz musiał trochę poczekać, aż zakończymy ten nasz trudny projekt z Unią Europejską. No ale to szczegóły. Ważne jest tylko to, żebyś powiedział tak i zabrał się za ten swój problem alkoholowy. A wtedy nie pozwolę ci zginąć. No i bądź spokojny, wszystko zostaje między nami. Pani Iza, dzięki której wiele zrozumiałem, pomogła mi przełamać opór, żeby tak wprost ci powiedzieć, co tu napisałem. Przepraszam, że nie czytam ci tego listu osobiście, ale wiesz, że akurat musiałem wyjechać. Wierzę w ciebie, chciałbym dalej z tobą pracować. Od teraz zależy to tylko od ciebie. Trzymaj się, stary. W poniedziałek wracam z Hamburga. Liczę, że już będziemy mogli pomówić o konkretach i ustalimy taki grafik, żebyś jak najszybciej zaczął terapię. Zresztą, proszę. Sam zobacz podpis swojego dyrektora. Bardzo dobrze go znasz, więc sprawdź, czy to naprawdę list od niego. Dobra. W porządku. Coś jeszcze? A no tak, tak. Jeszcze ja napisałem ci list. Kilka słów od siebie. Miałem w ogóle od tego zacząć, ale pomyślałem, że ważniejsze jest, żebyś dowiedział się, że bracie, nie możesz zasłaniać się pracą. Przy okazji powiem ci, że sam chciałbym mieć takiego szefa. A teraz posłuchaj. Kochany bracie, nie jestem zbyt gadatliwy, więc będzie krótko. Koniec z piciem. Zrobiłeś z siebie tyle razy menela, wariata albo ewidentne bydle, że, no co ci będę przypominał, do mojego domu nawet nie miałeś ostatnio wstępu. Ale że nie mam innego brata, więc chcę, abyś znowu stał się nim. Moje dzieci niech mają stryja, moja żona szwagra, a ja, żebym miał z kim pogadać i na kim się oprzeć. Nie mogłem już patrzeć na to, co wyrabiasz ze swoim życiem rodzinnym. Jak mama ciągle czeka na telefon od ciebie. Daj spokój, zgódź się na leczenie. Pani Iza to chodząca encyklopedia terapii uzależnienia. Wszystko ci powie, wyjaśni, wytłumaczy. A ja ci tego nigdy nie mówiłem, ale ciebie, no kocham. Niech będzie, wiedz to. Może to nie męskie, ale co tam. Jestem od ciebie dużo starszy, więc może cię przekonam. Weź się za siebie. Wtedy zawsze będziesz mógł na mnie liczyć.
twój brat Zbyszek. Dziękuję, panie Zbyszku. Dziękuję pani Ireno, Ulu, Sylwio, Zosiu. No i naprawdę, naprawdę z całego serca dziękuję panu, panie Michale. Wiem, jak musiało być panu trudno słuchać tych listów. Teraz ma pan głos. Już pan wie, o co chodziło mamie i całej rodzinie, gdy tu pana trochę podstępem ściągnięto. Czekamy, co pan powie. Ja już powiedziałem. Co wam się wszystkim nagle we łbach poprzewracało, co? Stawiacie mnie tutaj na dywaniku, jakbym nie wiadomo, jakich się przestępstw dopuścił. O co wam chodzi? Ty, Ula, dobrze wiesz, czemu mnie nie ma w domu. Bo haruję, bo... I co za to dostaję? Po łapach dostaję, bo cię nie chcę dziećmi zajmować. I tylko mi wyrzucasz, że ja się nimi nie zajmuję. A mama niech tak się nie śpieszy z tymi swoimi dobrymi radami, bo mama nie wie, jak moja żona potrafi się odezwać do dzieci. Jak odnosi się do naszych dzieci. A nie mówię już o tym, jak się odnosi do mnie. Dała się mama przykabacić i tyle. A ty, Zbychu, to wszyscy wiedzą, że jesteś pod pantoflem swojej żony i tylko udajesz świętego. Co mam, mam wszystkim powiedzieć, co o tobie wiem? Michał, czekaj, nie zrozumiałeś. Przecież nikt ciebie nie atakuje. Czy ty nie słyszałeś, co powiedziała mama? Twój brat? Nawet twój szef? Dajcie wy mi wszyscy święty spokój! Odczepcie się ode mnie i zajmijcie się każdy sobą! Tylko dzieci mi szkoda! Sylwia to już się dała przekabacić. Ale Zosi, to przestańcie w główce mącić i przy niej ojca opluwać. Wstydzilibyście się wszyscy ludzie! Wstydzilibyście się wciągać obcych ludzi w sprawy rodziny! Panie Michale, proszę, naprawdę, proszę wytrzymać jeszcze parę chwil, naprawdę. Nie usłyszał pan jeszcze wszystkiego. Michał, nikt ci nie przekabacił dzieci. Nikt Zosi nie mąci w głowie. Ona od dawna przeżywają to, co się dzieje. Nie myśl sobie, że nic nie widzą, nic nie czują. One chcą mieć ojca, a nie właśnie maszynkę do zarabiania pieniędzy. Obiecywałeś im wędkowanie z łódki? Ani dnia nie byłeś na tyle trzeźwy, żeby ci łódkę wypożyczyli. Miałeś z Sylwią chodzić na aikido. Nie doszedłeś nawet, żeby ją na nie zapisać. Taki byłeś skacowany, że na komunię Sylwii dowlokłeś się do kościoła dopiero na procesję. Michał, tak dalej nie będzie. Albo pójdziesz na leczenie, albo się rozstaniemy. Twój wybór. Kroi mi się serce, ale powiem ci. Ja przeżyłam 38 lat z twoim ojcem, który do samej śmierci nie przestał pić. Oszczędź swoim dzieciom i swojej żonie tego, co było w naszym domu. Kiedyś nie mieliśmy wyjścia, ale dzisiaj jest inaczej. Przekonałam się, że pani Iza może ci pomóc. Nie odrzucaj pomocy, Michasiu, bo co zrobisz bez rodziny, bez pracy? To bez domu. Ale czego mama ode mnie chce? Niczego! Co by ci miało zaszkodzić, synu? Samemu przestać pić jest za trudno. Twemu ojcu się nie udało, chociaż obiecywał i obiecywał. Zaklinał się na Pana Boga. Nic nie pomogło. Kiedyś nie było terapii, teraz jest. Tylko tego od ciebie chcemy, żebyś poszedł i dał sobie pomóc. Jak się nie zgodzisz, to sam na tym stracisz. Bo my, twoja rodzina, już przestaliśmy żyć w takim udawaniu, że nic złego się nie dzieje.
Już nigdy nie będzie tak jak dotąd, żebyśmy każdy na własną rękę samotnie zamartwiali się nad swoim piciem, przyszłością twoich dzieci, twoim zdrowiem i tym wszystkim, co wyrabiałeś z powodu wódki. Synu, możesz wrócić do rodziny, ale na trzeźwo. Bo nie spodziewaj się, że dalej będziemy przymykać oczy na twoje pijaństwo. Michał, zapomnijmy o tym, co wygadujesz na mnie i na moją żonę. Wyobrażam sobie, jaki możesz być wkurzony. I tak cię podziwiam, że tak cicho tu siedziałeś. Znam cię jak mało kto i wiem, że w ostateczności nie będzie ci bardziej zależeć na wódce i kumplach z baru niż na nas. Daj sobie trochę czasu i namyśl się. Tylko wiesz co? Trochę czasu to po mojemu jest 5 sekund. No może najwyżej 5 minut. Od dziecka byłeś przekorny. No, co powiesz? Powiem wam, że mam już dosyć tych waszych umarniających kazań. Okej, zgadzam się, co? Chcecie, żebym nie pił, to nie będę. Problem załatwiony. Możecie się cieszyć, że wam się udało mnie pognębić. Coś jeszcze? Czegoś jeszcze chcecie? Panie Michale, patrzy pan na mnie podejrzliwie, ale na tym etapie jestem do tego przyzwyczajona. Mam nadzieję, że przekona się pan, że ani nikt z rodziny, ani tym bardziej ja, nie mamy złych intencji. Cieszę się, że pan zrozumiał, o co tu chodziło. O alkohol. Jeżeli uważnie pan słuchał, to dowiedział się pan, że nikt nie ma pretensji do pana, tylko do alkoholu. Podejmuje pan próbę zaprzestania picia. Dobrze. Gdyby się jednak nie udało panu wytrwać bez alkoholu, to proszę o kontakt. Mój telefon ma Ula, zostawię też wizytówkę pani Irenie. Dać też panu? Gdyby pan zechciał rozmawiać o leczeniu, to proszę o kontakt. Zostaje jeszcze twój szef. Nie wiem, co mu powiesz, bo on liczy na to, że z miejsca zgłosisz się do poradni, zaczniesz coś robić. No ale to twoja sprawa, jesteś dużym chłopcem. Tato, chodźmy już do domu, tym leczeniem się nie martw. Przecież ci na mnie zależy. Cicho, Zosia. Tata wie. Prawda, tato? No i nie wiemy, czy Michał zdecyduje się pójść na terapię, czy nadal będzie się opierał. Ale i tak interwencja przyniesie swój skutek, chociażby pod tym względem, że nikt w tej rodzinie już nie będzie samotny. A poza tym alkoholik nikomu z nich nie będzie mógł powiedzieć, że tylko ty się mnie czepiasz, ponieważ konfrontacja została przeprowadzona w sposób skuteczny. W Polsce działa kilkadziesiąt ośrodków terapii uzależnień stacjonarnych i kilkakrotnie więcej poradni oraz punktów konsultacyjnych. Oferują one terapię kobietom i mężczyznom z problemem alkoholowym. Terapia jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce działa również prawie 3000 grup anonimowych alkoholików, w których sami alkoholicy niepijący udzielają sobie wzajemnego wsparcia i pomocy w trzeźwieniu po odbyciu terapii. Nadużywanie alkoholu oraz destrukcyjne, nieodpowiedzialne picie powodują olbrzymie, gigantyczne szkody nie tylko w gospodarce, ale również, a może nawet przede wszystkim w życiu osobistym i w rodzinach. Tysięcy, a może nawet milionów osób najbardziej cierpią dzieci, ponieważ
krzywdy doznane w dzieciństwie mogą pozostawić ślady i okaleczyć człowieka na całe życie. Alkoholizm jest ciężką, chroniczną chorobą. Dzisiaj jednak potrafimy ją powstrzymać właściwie na każdym etapie. Jak to mówią alkoholicy sami, każdy alkoholik kiedyś przestaje pić, w końcu. Tylko niektórzy za życia. Interweniujmy jak najwcześniej. Nie czekajmy na coraz większą destrukcję alkoholową. Nie odkładamy na później. Zwlekając, możesz nie zdążyć z ratunkiem.